No, dobra, niech będzie już, że pomijasz, jestem synonimem szczęścia. Jedno jest tylko ciekawe, że ludzie łapią się za guziki tylko jak widzą mnie w moim czarnym umundurowaniu, w moim czarnym stroju. Natomiast gdy idę w podkoszulku czy w krótkich spodenkach, nikt się wtedy nie łapie za guziki, a przecież wtedy też jestem kominiarzem. Po co ludziom szczęście? Wydaje mi się, że tak naprawdę nie umieją z niego korzystać. Tak na co dzień to karmią się sensacją, zbrodnią, okrucieństwem, pasjonują się programami, które pokazują rzeczy podłe, niezwykłe. No, tym się karmią, tym się żywią. No, a szczęściem wypadałoby powiedzieć, że się odchudzają. Super wyglądają takie parki zakochane na podwalu. Można je zobaczyć na murach, gdzieś na ławeczkach. Zresztą we wszystkich miejscach. Przytuleni, całują się. Czasami się zastanawiam, czy oni zdają sobie sprawę z tego, czego doświadczają, co mają. Czy rzeczywiście przeżywają jakieś głębokie uczucia. Czy to jest tylko zabawa. Czy oni są szczęśliwi, albo czy wiedzą o tym, że są szczęśliwi? Są tacy, co sobie z tym szczęściem świetnie radzą, albo w ogóle świetnie sobie radzą w życiu. Mają swoje hobby, zainteresowania, coś, co daje im zadowolenie. Właśnie chyba mają to, co daje szczęście. Podziwiam ludzi, którzy tak wszystko rzucą, zajmą się tym, co lubią. To jest bardzo cenne. Ja to nie mam czasu na takie rzeczy. Wydaje mi się, że naprawdę to nie potrzeba spotykać na swojej drodze kominiarza. Łapać się za guzik, aby to przyniosło szczęście. Ono, wydaje mi się, że ono po prostu jest. No jest.